mam taki temat jak przełożenie w kościele. Tak się pojawił tutaj między innymi na synodalności ten temat klerykalizmu, prawda? Więc może to troszeczkę o to zahaczy, ale nie do końca mi chodzi o samą klerykację. Mianowicie, zobaczcie, że w samej naturze już mamy pewną hierarchię. Święty Tomasz Akwinu, ja do dzisiaj pamiętam ze szkoły średniej takie, prawda, nauczanie o drabinie doskonałości bytów. Że byty są od mniej doskonałych do coraz bardziej doskonałych i gdzieś tam, powiedzmy, w połowie jest człowiek. Między bytami zwierzęcymi, a bytami anielskimi. A propos tego raju, który jest między niebem a ziemią, prawda? Że właśnie człowiek jest w tej hierarchii doskonałości bytów nie najdoskonalszym bytem, ale też nie jakimś tam zupełnie niedoskonałym, prawda? Tylko jest właśnie już myślącym zwierzęciem, obdarzonym duszą, nieśmiertelną. I ta hierarchia właśnie występuje zarówno w naturze, zarówno społeczeństwa mają swoje hierarchie, znaczy nie ma społeczeństwa bez hierarchii, jakiejś. Tak? Nie oceniając, jaka ta hierarchia jest, ale musi wystąpić jakaś hierarchia, żeby w ogóle społeczeństwo było zorganizowane po prostu. I uwaga, w niebie też jest hierarchia. Święty Tomasz na przykład o aniołach pisze, prawda, że w zasadzie tak można by spróbować powiedzieć, że każdy anioł to jest oddzielny gatunek. Nie ma gatunków aniołów, prawda? W sensie, że każdy anioł jest oddzielnym bytem zupełnie jakby innego gatunku, jeśli można by to tak przełożyć na nasze rozumienie. Tak? Że każdy anioł jest zupełnie inny i między aniołami też istnieje hierarchia. Oczywiście przede wszystkim Bóg jest, prawda, na czele tego wszystkiego i poniżej są archaniołowie, aniołowie, prawda, i tak dalej. Czyli też w niebie występują. No, ten pomysł tych dziewięciu chórów anielskich, prawda, i tak dalej. Więc generalnie w niebie też występuje hierarchia. Więc w pewnym sensie hierarchia jest czymś naturalnym w ogóle. No i pytanie teraz w takim razie, czy ja jestem komuś podległy? Ten cytat, który teoretycznie mówi szatan, prawda, w dziele Miltona, lepiej być władcą w piekle niż sługą w niebiosach. Raj utracony Miltona. Miltona, tak. Tak, czyli jeśli ja nie podlegam nikomu absolutnie, to w zasadzie jestem jak szatan, który uważa, że on nie lepiej, właśnie lepiej być władcą w piekle. Ja chcę być tym, który rządzi, a nie tym, który komuś podlega. No więc pytanie, czy ja jestem komuś podległy? Mówimy tu bardziej w dziedzinie duchowej, prawda? No bo w pracy prawdopodobnie każdy z nas ma jakiegoś przełożonego, nie? No ale w dziedzinie duchowej. Czy ja jestem komuś, no jak ktoś ma bardzo chwilę, to nie wiesz. Dobrze, czy ja jestem komuś podległy, prawda? No bo jeśli nie jestem nikomu podległy, no to w dziedzinie duchowej może rodzić pewien problem. Nie mówię, że musi, ale na pewno może. Oczywiście, cofnę jeszcze na chwilę, kojarzę taki, jeden pastor protestancki kiedyś mówił, że byłem na takich, ale rekolekcjach dla pastorów. I właśnie pastor prowadzący te rekolekcje dla innych pastorów protestanckich właśnie rzucił taki tekst, prawda? Kto jest waszym przełożonym do tych pastorów? No i jednomyślna odpowiedź była: Jezus! Tak? Super. Powinniśmy uważać oczywiście, że Bóg jest naszym przełożonym, kimś nad nami, no chociażby szatan tak nie uważa, prawda? No ale właśnie, pytanie, czy tu na ziemi są jacyś nasi przełożeni w wierze? List do Hebrajczyków, tam są blisko siebie występujące dwa takie fragmenty, oczywiście to nie są jedyne, nie? Ale popatrzcie, pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. To nie może być tekst o tym, że moim przełożonym jest Bóg. Tak? To jest tekst, z którego wynika, że przełożonym jest jakiś człowiek, który głosił mi Słowo Boże i umarł. No, miał pewną wiarę, umarł i ja dzisiaj wspominam go. Tak, był taki człowiek, który mnie wychował w wierze, prawda? Był moim mentorem w pewnym sensie, nie? Czy dalej, bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Znowu, to nie może być o Bogu, no bo komu mają zdać sprawę? Właśnie Bogu mają, tak? Czyli przełożeni są odpowiedzialni przed Bogiem za tych, nad którymi są postawieni jako przełożeni. Więc każdy z nas powinien mieć jakiegoś swojego przełożonego w wierze, w drodze duchowej. Można być najprostszy dla nas katolików, że tak powiem, element odniesienia, to każdy ma swojego proboszcza. Nie wiem, czy tak traktujecie swojego proboszcza, że jest waszym przełożonym. Może to dziwnie brzmi, ale tak jest, prawda? Każdy ma swojego biskupa. Jeśli ktoś nie ma swojego biskupa, to się nie podlega żadnemu biskupowi, to nie jest katolikiem po prostu. No i ostatecznie każdy z nas ma papieża. Można powiedzieć, że dla papieża jest to wyjątek, bo czy kto jest przełożonym papieżem, nie? To
tutaj można by powiedzieć się czepiać, nie? Że papież nie ma swojego przełożonego. No ale w tym sensie jest hierarchia standardowa, powiedzmy, zwężająca się, prawda? No bo proboszczów jest setki tysięcy, biskupów już jest tysiące, a papież jest jeden, nie? Czyli jest taka hierarchia zwężająca się. Oczywiście hierarchie są różne. Mogą wynikać hierarchie po prostu z władzy, z mocy, z siły, prawda? To siłą przejął jakieś stanowisko i teraz wymusza na innych posłuszeństwo, prawda? Może być hierarchia wynikająca po prostu z umiejętności. Rozpoznajemy, nie, jestem programistą, tak? Rozpoznajemy, że w naszym zespole programistów jest jeden, który jest bardziej ogarnięty, więcej wie na temat tego projektu i okej, to ty będziesz kierownikiem tego projektu, prawda? Nie dlatego, że on zdobył tą władzę w jakiś sposób, tylko dlatego, że my własną jakby rozumem rozpoznajemy, ty się lepiej na tym znasz po prostu, więc ty będziesz tym, który będzie zarządzał nami, prawda? Dlatego twoje umiejętności w tej dziedzinie są po prostu większe, albo właśnie na przykład twoja wiedza jest większa. Hierarchia może wynikać też z majątku, zwłaszcza kiedyś, prawda? Arystokracja. Po prostu mieli majątek i między innymi dlatego mieli większą władzę i tak dalej, nie? I ostatnia hierarchia, którą tu wymieniłem, to jest hierarchia służby. To może brzmi dziwnie, ale przecież papież nosi tytuł sługa sług Bożych. Tak? I Chrystus mówi, macie służyć innym. To, że ja jestem królem, to właśnie moje królowanie polega na tym, że służę. I wy macie służyć innym, prawda? Więc w Kościele powinna, ideał, wiem, że niekoniecznie tak zawsze jest, ale powinna obowiązywać właśnie ta hierarchia, tak? Że mój przełożony, no, mogę pójść do mojego proboszcza powiedzieć, że jesteś moim sługą, mimo że jesteś moim przełożonym, bo masz mi służyć. Po co jest proboszcz? Po to, żeby służyć tym ludziom, którzy tam są, prawda? Żeby ich spowiadać, żeby udzielać sakramentów i tak dalej, prawda? Więc on jest w celach służebnych, posłanych do ludzi. Więc myślę, że proboszczowie o tym zapominają, można im przypominać. Życie ma to również odwzorowanie w kulturze państwa. Minister to również jest sługa, tak? No ale to jest jeden temat, można powiedzieć, właśnie z religijnego już słownika, nie? Króla kiedyś, sługa króla. No tak. No i teraz zobaczcie, że wiara jest to rozumny i wolny wybór Boga. Oczywiście za pomocą Jego łaski, prawda? Wierzymy, że łaska Boża jest uprzedzająca. Ale mimo wszystko, każdy z nas w sposób wolny może, nie musi, może wybrać Boga. Więc człowiek wierzący dokonuje wyboru właśnie tego, że będzie posłuszny Bogu. Tak jak szatan stwierdził, że będzie nieposłuszny Bogu. I tak w pewnym sensie na tym wierzymy, że na tym między innymi polega grzech Adama, prawda? Że wybrał nieposłuszeństwo, a nie posłuszeństwo. Tak więc w pewnym sensie każdy akt wiary jest jednocześnie aktem posłuszeństwa. Święty Tomasz nawet przyporządkowuje posłuszeństwo do cnoty sprawiedliwości. To się może wydawać dziwne, jaki to ma związek z posłuszeństwem sprawiedliwością, ale sprawiedliwość to jest oddanie każdemu tego, co do niego należy. Bogu należy się cześć, więc oddawanie czci Bogu jest to sprawiedliwe po prostu. Więc posłuszeństwo jest wypełnianiem właśnie tej sprawiedliwości, jaką jest cześć oddawana Bogu. Patrząc na dzisiejszy świat, który bardzo dużo mówi o niezależności, prawda? Że musisz być niezależny, zwłaszcza dla kobiet, prawda? Wy musicie być niezależne od mężczyzn i tak dalej, ale nie tylko, każdemu z nas, myślę, takie myśli są wsączane, prawda? Musisz zdobyć majątek, żeby być niezależny od innych, tak? Po co ci dzieci, zdobądź majątek, nie będą cię dzieci na starość utrzymywały, będziesz niezależny, prawda? A posłuszeństwo właśnie pokazuje, jesteś zależny w tej hierarchii, która istnieje. Jest ktoś wyższy nad tobą. Niekoniecznie wyższy, prawda, mocą, rozumem, inteligencją, ale postawiony ponad tobą. Wobec którego jesteś winny, pewną częścią posłuszeństwa, prawda? Ostatecznie jest to Bóg, który jest źródłem tej hierarchii, prawda? I właśnie ten hierarchiczny porządek, to pokazałem, on jest naturalny, on wynika po prostu z tego, jaki świat jest, bo to jeśli wierzymy, że Bóg stworzył świat, to w pewnym sensie stworzył też pewną hierarchię. Stworzył hierarchię bytów, hierarchię doskonałości tych bytów, prawda? To, że powołał 12 apostołów, to, że powołał 72 czy 70 uczniów, prawda? Też tworzył pewnego rodzaju hierarchię tego kościoła, który zakładał, prawda? Więc oczywiście, że była jasność, nie każda hierarchia jest dobra. To, co pokazałem na początku, że może być hierarchia wynikająca po prostu z władzy, z potęgi, że ktoś zdobędzie władzę i wymusza posłuszeństwo na innych. To, co dzisiaj się tam w niektórych, prawda, odłamach, że tak powiem, feminizmu pokazuje, że cały świat to jest patriarchalna, opresyjna struktura, prawda? Można tak patrzeć na świat, że to jest
właśnie hierarchia, która niszczy, która dominuje, która zniewala, prawda? Ale też można patrzeć na świat, że ta hierarchia to jest coś, co trzyma strukturę po prostu, na przykład społeczeństwa. Jeśli rozwalimy hierarchię, społeczeństwo się rozpadnie, bo to będzie powrót do po prostu jakichś takich plemion, prawda? Gdzie no, był jeden jakiś tam szaman i wokół niego była jakaś grupa i tyle. Nie było większej hierarchii, prawda? Ponad to. No i właśnie, każde przełożeństwo jest odpowiedzialnością przed Bogiem. Nie tylko przełożeństwo religijne. Czyli jeżeli w pracy jesteście przełożonymi swoich podwładnych, to też jesteście odpowiedzialni przed Bogiem za to przełożeństwo, prawda? I w jaki sposób sprawujecie swój urząd przełożonego nad tymi ludźmi? Na przykład właśnie, czy ich mobujecie, prawda? To nie jest, że tak powiem, moralnie neutralne, jak się zachowujecie jako przełożony. To też ma wpływ. Właśnie, przy posłuszeństwie można mówić o czymś takim jak wymuszone posłuszeństwo, prawda? Poprzez siłę, poprzez szantaż, poprzez lęk. Ktoś jest posłuszny, ale nie dlatego, że chce, tylko jest wymuszony. Może być bezmyślne posłuszeństwo. Przykład wojskowy najbardziej się tu rzuca, prawda? Generał daje rozkaz i szeregowy ma nie myśleć, tylko ma wykonać, prawda? No, w przypadku posłuszeństwa możemy mówić też o buncie, przy czym przez bunt rozumiemy właśnie umyślne nieposłuszeństwo. Czyli wiem, co robię. Wiem, że nie chcę być posłuszny. A posłuszeństwo jest to właśnie wolne, czyli wiem i chcę tego, umyślne działanie w miłości i prawdzie. Więc w tym sensie posłuszeństwo nie może występować przeciw miłości i nie może występować przeciw prawdzie. Bo posłuszeństwo jest, można powiedzieć tak, mamy tą cnotę sprawiedliwości, która jest cnotą główną, a cnoty boskie są ważniejsze. A posłuszeństwo jest dopiero jeszcze tam odgałęzieniem tej cnoty sprawiedliwości, prawda? Czyli ono jest, można w hierarchii powiedzieć, można powiedzieć tych cnót na dalszym planie. Więc nie może występować przeciwko miłości i prawdzie, bo Bóg o sobie nie mówi, że jestem posłuszeństwem, tak? Ale mówi o sobie, jestem miłością, jestem prawdą. Więc co między innymi z tego wynika? Posłuszeństwo obowiązuje nas tylko wobec, można powiedzieć, legalnych przełożonych. Nie mamy obowiązku być posłuszni komuś, kto nie jest naszym przełożonym. Czyli na przykład jeśli pastor protestancki by do was przyszedł i wymagał od was jakiegoś posłuszeństwa w dziedzinie wiary, nie ma żadnego autorytetu do tego, prawda? Natomiast wasz proboszcz w dziedzinie wiary już może od was czegoś wymagać. Ale jakby wymagał w innej dziedzinie, to również nie jest legalne. Tak, oczywiście. Bo to jest kwestia też zakresu kompetencji, prawda? Tu, no, druga sprawa też jest legalność polecenia, prawda? Czyli na przykład, jeśli nawet twój przełożony wydałby ci nakaz, który jest po prostu grzeszny, w stylu, nie wiem, pożądź żonę, gdyby ktoś nawet na spowiedzi usłyszał coś takiego, prawda? Że spowiednik w czasie spowiedzi, nie wiem, odbiło mu i mówi, to ty musisz porzucić swoją żonę, nie? To absolutnie nie mamy żadnego powodu, żeby się słuchać takiego nakazu swojego, można by powiedzieć, przełożonego duchowego, prawda? Problem jest, co jeśli jest nakaz poleceń, jest inny właśnie na poziomach, tak? Czyli rozkaz kapitana jest inny niż rozkaz generała. Co innego mówi mój proboszcz, co innego mówi mój biskup, prawda? Oczywiście mogą być takie konflikty właśnie no, moralne. Co w tym przypadku robić? No, w armii jest prosto, rozkaz generała jest ważniejszy. Jeśli ktoś wykona rozkaz kapitana, a nie generała, może zostać ukarany. Chyba, że generał stwierdzi, że jednak rozkaz kapitana miał sens. I po czasie odwoła. W cesarstwie austro-węgierskim kiedyś był taki order nawet przyznawany urzędnikom, którzy złamali polecenie swoich przełożonych, ale zrobili dobrze. Tak? Czyli było polecenie, w którym nie budować tutaj mostu, a urzędnik zdecydował, zbudujemy most, mimo że wyraźnie złamał polecenie przełożonego, ale przełożony po czasie stwierdził, to był dobry pomysł i należy mu się medal. Zamiast kar, prawda? Więc jest to, czasami są to trudne sytuacje, kiedy właśnie na różnych poziomach mamy różne polecenia i mówimy o tym, że posłuszeństwo jest właśnie umyślne, czyli trzeba nad tym myśleć, prawda? Bezmyślne, czyli bezmyślne wykonanie rozkazu generała, kiedy rozkaz kapitana jest sensowniejszy, jest bezmyślnym posłuszeństwem zamiast właśnie umyślnym. No i znowu, trudno mieć zaufanie do przełożonego, a co za tym nie idzie być mu posłusznym, jeśli na przykład wiemy, że to jest kłamca. Tak, jeśli wielokrotnie nas okłamał, to wydaje mu jakieś polecenie, no i teraz posłuchać się, czego nie posłuchać. Może znowu kłamie, prawda? Może to, co robi, to właśnie nie jest sensowne, tak? Albo właśnie to jest tyran, który mnie zmusza, czy mam być posłuszny. Albo w przypadku wiary to jest heretyk.
dyskusja od wielu wieków w sumie się tocząca, co gdyby papież był heretykiem? Czy może nam wydawać polecenia w dziedzinie wiary, prawda? Czy papież heretyk nadal jest papieżem? Na przykład, nie? Jakie kryterium? No okej, tu się zgodzę, ale właśnie o to chodzi, prawda? Jeśli, no trudno mieć zaufanie do swojego przełożonego, jeśli słyszymy, że to co on mówi to jest herezja, a jednocześnie nam wydaje polecenie jakieś dotyczące wiary, prawda? Mówimy to w dziedzinie duchowej, nie? Więc tu... A jeśli w jakiejś części jest, że tak powiem, heretykiem, a w jakiejś ortodoksem? To jest trudno właśnie, dlatego tu nie da się podać jednoznacznego rozwiązania, prawda? Bo jest w przypadku ludzi jest po prostu bardzo dużo czynników do rozpatrzenia. Poza tym jest kwestia pewnie, nie? Że ja zeznaję go jako heretyka, czy ja mam do tego uprawnienie i kompetencje, tak? Dokładnie. Czy nad papieżem mamy jeszcze Jezusa, tak? Jeśli to, co mówi papież, jest sprzeczne z tym, co mówił Jezus i apostołowie, no to sprawa jest jasna. Chyba, że to jest sprzeczne z tym, co myśmy zrozumieli, z tego, co mówił Jezus. To jeszcze będzie. Zobaczcie, coś takiego jak urząd apostolski. Przez niego Jezusa. Jezusa dodamy, nie? Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby uchwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa w wierze. To mówi Paweł o sobie, prawda? Tłumacząc w ten sposób, że on posiada urząd apostolski. Nie jest zwykłym tam Kowalskim, prawda, z podwódki z piwem. Tylko on posiada pewien urząd apostolski i na mocy tego urzędu ogłasza, może być swoim podwładnym, prawda, innym wierzącym, coś, co otrzymał właśnie od Jezusa, czy od chrześcijan, jako tradycja apostolska, prawda? Ten fragment z dziejów, kiedy jest wybór Macieja Zanefudasza. Napisano bowiem w księdze psalmów. Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka, a urząd jego niech inny obejmie. Tu w nawiasie napisano biskupstwo, bo w Starym Testamencie, w Septuagincie, ten psalm 20, przetłumaczony na grecki, w tym miejscu ma właśnie słowo, które potem w Nowym Testamencie jest odnoszone do biskupów. Czyli urząd jego, niektóre tłumaczenia podają i biskupstwo jego niech inny obejmie. Episkopeja, tak? Tak, dokładnie, prawda? Więc to też jest ciekawe. Apostołowie powołują się na Stary Testament, na psalm, mówiąc o tym, że ten urząd, który dzierżył Judasz, to jest właśnie inaczej, że Judasz dzierżył pewien urząd apostolski. Że Jezus go powołał jako apostoła właśnie na urząd apostolski, na urząd biskupstwa, można by powiedzieć, tak w tej Grece. I ten urząd powinien nadal być obsadzony. To nie tak, że Judasz zmarł i koniec. Zobaczcie, tu jest ciekawostka, bo twierdzimy o tym, że ze śmiercią ostatniego z apostołów skończyło się, znaczy zostało w pewnym sensie zamknięte objawienie. Tak? To jest pewna tradycja, okej. Okay? Ale czy urząd apostolski wygasł ze śmiercią ostatniego z apostołów? Jeśli ze śmiercią pierwszego z apostołów nie wygasł jego urząd, to czy ze śmiercią ostatniego z apostołów wygasł urząd apostolski? To jest ciekawe pytanie, prawda? Nie, to było to polecenie, że innych mianować i ręce nakładać. Znaczy, bo tu, Piotrek, powiedziałeś, że było 12. Ilu było apostołów? 12, ja odróżniam wyraźnie, jest to na forum z Chrystusem.pl, 12 to jest 12, natomiast apostołów było 16. No, tak, bo są, to właśnie o to chodzi, że są też inni nazywani apostołami w Nowym Testamencie, prawda? Nie tylko tych 12, właśnie Paweł chociażby, tak, który nie był w gronie 12 powołanych przez Jezusa. Maciej, który dołączył do grona 12, potem jeszcze chyba Barnaba i tam jeszcze z dwóch innych jest wymienionych, prawda, jako apostołowie, mają taki tytuł taki do nich przyporządkowany, prawda? Więc urząd apostolski w Kościele istnieje od początku. Można powiedzieć, że Jezus powołał urząd apostolski jako grono apostolskie. Inne urzędy, które znamy, prawda, czyli biskup, prezbiter, diakon, te słowa się pojawiają w Piśmie Świętym. Oczywiście dzisiaj troszeczkę inaczej je rozumiemy. To jest kwestia rozwoju doktryny, ale w sumie to nie tak, że to w XX wieku zostało wymyślone, prawda? Tylko już w pierwszym i drugim wieku są świadectwa Ignacego, prawda, i tak dalej, mówiące właśnie o biskupach, diakonach, prezbiterach. Powinąłeś starszy, chyba że no właśnie, idziesz jako prezbiter. Właśnie, więc tu jest pewne zamieszanie, bo czasami słowo i biskup, i prezbiter, i starszy są używane w imieniu. Na przykład święty Piotr o sobie pisze, ja starszy piszę do was starszy. Ale jednocześnie wiemy, że święty Piotr też jest apostołem, prawda?
czy wręcz biskupem też w niektórych miejscach można. Ale papież też teraz w listach pasterskich do kapłanów pisze, że jako kapłan pisze do nich. Tak, nie, ja fakt, że jest papieżem, nie? Dokładnie, więc w tym sensie każdy kapłan może o sobie mówić, że jest kapłanem, mimo że jest biskupem, prawda, i tak dalej, nie? Nadal nie rozumiem, dlaczego powinno być starszych, którzy chyba częściej się są wymieniani w Nowym Testamencie niż prezbiter i biskup. A prezbiter i starszy to nie jest to prezbiter i starszy słowo jest to samo. To jest to samo. Tak, właśnie o to chodzi. To czyli prezbiter, myślę, że starszy. Tak. Tak. Nie, raczej biskup starszy. Prezbiter, no, ale to są dwa różne słowa. Nie. Prezbiter to starszy jest, tak. Biskup to jest episkopos, nie? Czy tam episkopos, tak. Natomiast prezbiter i starszy są raczej używane wymiennie. Nie powiem, że wszędzie, bo nie chcę... Napisane, starsi prowadzą obce, prezbiterowie. Dalej to się jeszcze skomplikowało, bo w konstytucjach apostolskich jest wymienianych bodajże 7 funkcji. Zgadza się. To też jest kwestia rozwoju pewnego rodzaju doktryny, nie? Ale właśnie w pewnym uproszczeniu, tak? Biskupi mają swoje zadanie, mają strzec czystości, zarządzać kościołem. Starsi mają prowadzić owce, prawda, czyli wiernych, a diakoni mają służyć, przynajmniej tak początkowo było, prawda, diakoni byli po prostu do najgodniejszych zadań, tak, do służby po prostu ludowi, nie? To też się oczywiście zmieniało, ale są to już urzędy występujące w Nowym Testamencie. Na diakonów powołują apostołowie, tak? Podajcie nam ludzi, którzy by się nadawali i my ich wyznaczymy, prawda, do tego zadania, nie? Więc to jest już, patrząc właśnie hierarchicznie, urząd ustanowiony przez inny urząd w kościele, prawda? Na tej zasadzie. No, Rzymian więcej. Tak, zobaczcie, właśnie, Rzymian. Mamy według udzielonej na łaski różne dary, bądź dar proroctwa, dostosowanie zgodnie z wiarą, bądź urząd diakona do wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela do czynności nauczycielskich, dar upominania, gardzenia, kto jest przełożony i tak dalej. Pytanie, czy to są wszystkie urzędy, na przykład, czy jest urząd proroczy, jest napisany dar proroczy, proroctwa, prawda? Czy jest urząd karcenia? Czy z tego można by wywnioskować, że w kościele powinien być urząd do upominania, do karcenia, inkwizycja? Znaczy w pierwszym wieku biskup i prorok to było bardzo blisko. Tak, to są widachy tu widać, tak? Oj, ale w Nowym Testamencie są przecież trzy kobiety prorokinie, więc ostrożnie. Wiesz, bo to nie jest tak jednoznaczne, nie ma tych terminów jednoznacznych w piśmie. Dokładnie, w tym sensie to nie jest jeżeli nie było tego języka w ogóle, nie? No, prorok był chyba... No tak, ale wiesz, tego języka hierarchicznego, tak? Że nie było na tej zasadzie, że wiesz... To słowo możemy przyporządkować tylko do takiego przypadku. Nie? To nie jest jak w Biblii króla Jakuba, nie? Że jak tak jest kot, że tak powiem, to jest to słowo, jak inny kot inny. Słowo sobie zaznaczmy, nie? Ale są już, jak widać, są już pewne urzędy, na przykład urząd nauczyciela, to a propos ciekawostka, tak, ten fragment, który protestanci często zarzucają, nikogo nie nazywajcie nauczyciel, bo jeden tylko jest was nauczyciel w niebie, nie? A tutaj, proszę bardzo, u Rzymian mamy, żeby urząd nauczyciela, bo to chyba mówili o nauczycielach w kościele, prawda, mimo że jest tylko jeden nauczyciel i tak dalej, nie? Podobnie w Efezjan i on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami. Znowu, są pewne rodzaje urzędów. Znowu, czy prorok jest pewnego rodzaju urzędem tutaj? Ewangelista, czy jest pewnego rodzaju urzędem, czy powołaniem? No bardziej powołaniem bym powiedział, prawda? Bo dzisiaj raczej nie mamy już ewangelistów, nie? Dwóch powołanych, czterech wystarczy, nie? Ale apostoł, pasterz, nauczyciel, jako pewnego rodzaju urzędy, które są potrzebne w kościele, zobaczcie. Tak? To jest wprost napisane. One są potrzebne w kościele, żeby budować. I warto zwrócić uwagę, że jest słowo innych, czyli tak. Nie jest to łączone, tak? Znaczy z innych pasterzami zrobił w tym sensie. Znaczy tak, o to chodzi, że pasterz nie jest jednocześnie nauczycielem? No, nie byłbym aż tak ostry w tych urządach. Jednych apostołami, innych prorokami. A urząd szarego biednego jest? I tak jest, poczekaj, wróć, jest. Dla przysposobienia świętych. Rozumiem. Wszyscy my też jesteśmy tutaj, tak? Jesteśmy ciałem Chrystusowym. I zobaczcie to w ten sposób. To jest tekst świętego Pawła. Co ode mnie usłyszysz w obecności wielu świadków, przekaż zaufanym mężom, którzy będą zdolni do tego, by także innych pouczyć. Czyli zobaczcie, jaki tu mamy ciąg. Ktoś, Ananiasz, który przyszedł do świętego Pawła, prawda, żeby go ochrzcić, łączyć do kościoła,
przekazał coś Pawłowi, prawda? Bo Paweł mówi, co ode mnie usłyszysz, a ja skąd to wiem? No od tego, kto mi powiedział, prawda? Czyli na przykład Adama, Aniasza i innych uczniów, nie? Czyli ja coś wiem, wiem to od kogoś, przekazuję tobie, Tymoteuszowi, a ty masz znaleźć zaufanych mężów i im to przekażesz, a oni mają to dalej przekazać innym. Tak? To jest przekaz tradycji apostolskiej. Od człowieka do człowieka. Od zaufanego człowieka do zaufanego człowieka, prawda? Czyli nie, oczywiście wszystkim głosimy Ewangelię, jak najbardziej, ale tylko niektórym zaufanym, tak jak Jezus głosił wszystkim przypowieści, ale tylko niektórym zaufanym tłumaczył te przypowieści, prawda? I tu mamy podobną sytuację. Przekaż zaufanym mężom, którzy będą jeszcze następnych nauczyć. I właśnie ten fragment, Ananiasz, wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na niego ręce, na świętego Pawła, znaczy Sławek, jeszcze wtedy Sławek, prawda? I powiedział, Szawle, bracie, Pan Jezus, ten, co ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, posyła mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu, odzyskał wzrok i został ochrzczony. Tutaj mam pod spodem Ananiasz według tradycji biskup Damaszku, jeden z 70 uczniów. Pamiętacie, Jezus powołał 12, powołał też 70. Jest taki fragment, kiedy wysyła po dwóch tych uczniów wszędzie, gdzie miał pójść i oni potem wracają, cieszą się, że tam demony wypędzali i tak dalej, prawda? I właśnie według tradycji jednym z nich był Ananiasz, który później został, jak już po zmartwychwstaniu, prawda, jak już uczniowie się właśnie rozjeżdżali ewangelizować świat, to, że on był tym, który pojechał do Damaszku, tam założył gminę, tam był biskupem tej gminy pierwszej chrześcijańskiej w Damaszku, nie? No bo w sumie, dlaczego Szaweł pojechał do Damaszku? Pojechał tam ścigać chrześcijan, którzy tam byli, prawda? Skąd oni się tam wzięli? No nie spadli z nieba, prawda? Tylko ktoś z Jerozolimy, z uczniów pańskich, pojechał do Damaszku i tam założył gminę. I właśnie według tradycji był to Ananiasz, prawda? Jeden z uczniów Jezusa, nie? Więc w tym sensie nawet można powiedzieć, że on jako biskup położył ręce na Pawła, ochrzcił go, udzielił mu bierzmowania sakramentu święcej biskupów, prawda? W pewnym uproszczeniu, bo można się czepiać, że nie w tej kolejności, nie? Ale mamy też inny fragment pisma, gdzie jest nieochrzczeni otrzymują Ducha Świętego. Chyba to jest ulubiony fragment charyzmatyki. Tak, tak. Więc nie czepiałbym się tej kolejności, że najpierw musi być ochrzczony, nie? Bo skoro tam Ducha Świętego mogli otrzymać nieochrzczeni i apostołowie mówią, no to nie możemy ich nie ochrzcić w tej sytuacji. Znaczy, w pierwszym wieku w zasadzie, no w tym wiecie oczywiście, w zasadzie bierzmowanie było w jednym obrzędzie z obrzędem chrztu, tak? Było jedno i to samo. W prawosławiu do dzisiaj będzie się taki. Tak, jeszcze w prawosławiu jeszcze komunię. No tak, tak. Więc tak można powiedzieć coś takiego i zobaczcie. Dalej. Jakże mieli wzywać tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli słyszeć, jeśli by nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśli by nie zostali posłani? Ciąg logiczny, tak? Ten, kto wierzy, będzie wzywał, prawda? No bo trudno się spodziewać od niewierzących, że będą wzywali imienia Boga, prawda? Więc najpierw, żeby mógł w ogóle wzywać imienia Boga, musi uwierzyć. Ale żeby uwierzyć, to musi usłyszeć o tym Bogu w ogóle. Ta? Ciekawostka, wiara rodzi się ze słuchania, nie z czytania. Ze słuchania. Czyli musi usłyszeć o Bogu. Ale jak usłyszeć, ktoś musi czytać. No ale nie, ktoś musi głosić. No, ktoś musi... Masz wprost, ktoś musi. Nie, że ktoś ci przeczyta, ktoś musi ci ogłosić Chrystusa zmartwychwstałego, prawda? Nie musi umieć czytać, ale musi ci ogłosić tego Chrystusa zmartwychwstałego. Ale teraz znowu, kto ma ci ogłosić tego Chrystusa zmartwychwstałego? Ten, który został posłany. Tak? Nie ma czegoś takiego, że to ja może sobie pójdę i będę głosił. Musisz zostać posłany przez właśnie apostoła, ucznia apostolskiego, prawda, i tak dalej. Oni wysyłają następnych na misję. A nie tak, że ja sobie zdecyduję, to ja będę sobie misjonarzem, prawda? W kościele tak to działało. W kościele trzeba było być posłanym, bo inaczej nie byłeś po prostu autoryzowanym. Jak przyszli jacyś ludzie i zaczynali głosić, to pierwsze pytanie było, skąd ty jesteś? Kto cię przysłał? Dokładnie tak się dzieje do dziś. Jak tak? Idziemy na ewangelizację, wspólnota nas posyła. Dokładnie. Kto cię wysłał? Kim ty jesteś? Nie? Bo ty możesz być kimkolwiek, nie? Kto za tobą stoi, prawda? Za mną stoi Paweł, za mną stoi Piotr, za mną stoi Tomasz i tak dalej, nie? Oni mnie posłali. A to nie znaczy, że nie możesz opowiadać... Tak, no, zgadzam się, że wiadomo, że ludzie kłamią i tak dalej, nie?
Ale popatrzcie dalej, tak? I kiedy w każdym kościele wśród młodych i posłów ustanowili im starszych, polecili ich panów, którego uwierzyli. Dalej. W tym celu zostawię cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście prezbiterów, czyli właśnie też starszych. Dobrze. Znowu, nie ma takiej opcji, że ktoś się ogłasza, że ja jestem starszy. I teraz chodźcie ze mną. Tak? Albo my tu sobie siedzimy i teraz głosujemy, kto z nas będzie starszy w naszego zgromadzenia. To znaczy, tam było coś takiego, że było, że wspólnota przedstawiła starszych, tak, ale ustanowić musiał autorytet, prawda? Czyli na przykład Paweł, apostoł, albo zostawiam ciebie, Tytusie, bo to jest list do Tytusa, tak? Ja ciebie ustanowiłem biskupem, tobie przekazałem władzę, urząd i teraz ty ustanawiasz następny, prawda? Czyli ta hierarchia w Kościele od początku się w ten sposób kształtowała, że apostołowie ustanawiali biskupów, starszych, prawda? A nie oddolnie, znaczy oddolnie w tym sensie mogli mieć proponować, a nie ustanawiać, nie? Tak, więc jeszcze tu wracając, w tym sensie nie ma w Nowym Testamencie nigdzie takiego przypadku, że właśnie ktoś jakby samowolnie stwierdza, ja jestem biskupem, ja jestem apostołem, ja jestem właśnie starszym, prezbiterem, czy nawet diakonem, prawda? Przykład, który protestanci próbują czasem podawać, to jest święty Paweł, tak? Że on nie został ustanowiony przez starszych, czy przez apostołów. No to fakt, że ten Ananiasz włożył na niego ręce i go ochrzcił, już nam trochę mówi, że okej, możemy się spierać, czy to na pewno on był tym biskupem Damaszku, bo znalazłem, że dwóch pisarzy chrześcijańskich gdzieś tam w pierwszym wieku o tym pisze, ale trzeci znowu pisze, że Ananiasz nie był nikim ważnym. Jeszcze jest wersja, że był diakonem również. Na przykład. Następna wersja jest, że wtedy był, że wcześniej był diakonem, potem był biskupem. No, więc można się tutaj troszeczkę spierać, nie? Że się czepiacie, że on był królem, on wcale nie był biskupem. Nie? Nie da się tego wprost udowodnić. Ale wydaje się to być jakąś hipotezą dosyć prawdopodobną, prawda? Skoro słowa nałożył na niego ręce, otrzymał Ducha Świętego. Ale zanim Paweł pojechał gdziekolwiek ewangelizować i nauczać i ustanawiać, to najpierw pojechał do Jerozolimy. To już jest następny krok. A tu mówimy o nawet o pierwszym kroku, prawda? Że on nawet wchodząc, że tak powiem, do kościoła, właśnie został ochrzczony przez Ananiasza, został na niego nałożone ręce, trzymał do Ducha Świętego. Więc to też nie było tak, że Paweł sobie stwierdził, to ja sobie założę swój kościół. Nie? Tylko on wszedł do kościoła, został w tym kościele ustanowiony i wtedy poszedł na co głosić, prawda? Tak, ale tutaj masz, że rzeczywiście pojechał, czy... Wręcz z takim pytaniem, czy nie biegnie na próżno, czy to co tak. Pytanie jest w ogóle... Znaczy, z tego co pamiętam, to było po pewnym czasie, więc on już trochę głosił, prawda, a potem... Tak, ale widać, że miał to przynagranie, bo on został w zasadzie w pewnym sensie ustanowiony przez Chrystusa. Tak. To było dość szczególne, rozumiem, zresztą on tym pisze, że jako polega było pół dnia... Otrzymał urząd apostolski od Jezusa, prawda? Tak. Tylko uwaga, bo tu jest pytanie, czy jeśli otrzymał przez Ananiasza nałożenie rąk, to znaczy, że otrzymał to od Chrystusa. No tak, bo wierzymy, że ostatecznie od Chrystusa to wszystko pochodzi. A Ananiasz dostał przynagranie takie, tak? Tak, Ananiasz został powołany przez Chrystusa znowu, tak? To nie było tak, że Ananiasz sobie wymyślił, o, jest jakiś Paweł, weźmy go do naszej paczki, prawda? Tylko modlę się, może się zmienić. Tak, dokładnie. Tylko Ananiasz został przez Chrystusa wybrany jako narzędzie działania właśnie Chrystusowego, prawda? Jeszcze on się dał wręcz. Tak. No ale znowu, więc w sensie, jeśli Paweł mówi, że to Chrystus mnie ustanowił, no to równie dobrze to się właśnie zgadza. Chrystus wykorzystał Ananiasza do tego, żeby ustanowić Pawła apostołem, prawda? Nie widzę z tym żadnego, że tak powiem, problemu logicznego. Nie? Więc w tym sensie znowu, nie ma w Kościele przełożeństwa, które po prostu jest od tak, bo ktoś sobie wymyślił. Całe przełożeństwo, cała hierarchia pochodzi od Chrystusa, który ustanawia apostołów, a apostołowie ustanawiają następnych. Popatrzmy na to w ten sposób, prawda? Mówimy Królestwo Boże, czy Ewangelia o Królestwie Bożym, tak? Ale Kościół też jest nazywany Królestwem Bożym. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi wprost, tak? Że Kościół jest zaczątkiem Królestwa Bożego na ziemi, nie? No to jeżeli mówimy, że Chrystus jest Królem, mamy nawet święto Chrystusa Króla Wszechświata, prawda? Okej, papież jest namiestnikiem. Dzisiaj nie mało używa takiego słowa, chyba że ktoś to nie naczytał. Ale tak, kim był namiestnik? No, jeżeli króla nie było na miejscu, to namiestnik sprawował władzę w imieniu króla po prostu. Tak? Król wyjechał na wojnę, namiestnik był tym, który zostawał i rządził w imieniu króla, prawda? I przez to słowo gubernator też się było. Tak, no właśnie, dzisiaj może bardziej by to było
przynajmniej w których kręgach. W Stanach są gubernatorzy, więc dla nich byłoby to na pewno bardziej naturalne, bo królów już raczej rzadko spotykamy, przynajmniej ostatnio. Prawie rządzący. Tak, rządzący. Znowu, biskupi, słowo episkopos to jest właśnie ktoś, kto zarządza, ktoś, kto właśnie rozsądza, tak? Biskupi są zarządcami i sędziami, mają pilnować czystości nauki. To, co Paweł tam pisze do Tymoteusza, prawda? Masz trzymać się zdrowej nauki i jeśli ktoś by wykraczał, twoim zadaniem jest interweniować w pewnym sensie, nie? To też ojcowie Kościoła bardzo fajnie odnoszą do sędziów powołanych przez Mojżesza. Mojżesz powołał sędziów, którzy mieli sądzić lud, bo sam jeden już nie dawał rady, bo tyle było tych ludzi po prostu. Zresztą ciekawa wykaz następna. Pomysł mu podpowiedział Madianita, jego teść. Znaczy osoba w ogóle nie wierząca w jedynego Boga, prawda? A jednak ten pomysł został zrealizowany i to jest traktowane jako rozwój ludu Bożego, prawda? Że to był dobry pomysł odpowiedziany przez poganina. Ustanowił ludzi sędziami nad ludem, żeby sądzili ten lud. W okresie Chrystusa, prawda, i apostołów istniało coś takiego jak Sanhedryn. Znamy to słowo z Nowego Testamentu, ale skąd to się wzięło? Co to był ten Sanhedryn? Żydzi wierzyli, że w Sanhedryn to jest właśnie ciało właśnie zarządzające i sądzące lud. I można było być w Sanhedrynie, można było być członkiem Sanhedrynu, jeśli ten człowiek potrafił się wylegitymować, że on w pewnym sensie pochodzi, jego linia pochodzi od tych sędziów, których ustanowił Mojżesz. To znaczy, Mojżesz ustanowił sędziów, no i teraz to był urząd. No, to nie było tak, że ci sędziowie umarli i koniec, prawda? Tylko to był urząd w ludzie Bożym, prawda? Czyli ci sędziowie potem mianowali swoich następców, a ci następcy swoich następców i tak dalej, i tak dalej. I aż do czasów Chrystusa ludzie z Sanhedrynu, można powiedzieć, wykazywali się właśnie tym, że mój poprzednik, który mnie mianował na urząd w Sanhedrynie, został mianowany przez takiego i aż do czasów Mojżesza. I to mianowanie na, czy wybór, nie, jak nazwa, tak, wybór do tego grona Sanhedrynu, nawet było w ten sposób, że musiało trzech sędziów nałożyć ręce na kandydata. I przynajmniej jeden z tych trzech musiał się właśnie legitymować tym pochodzeniem od tych sędziów, których Mojżesz ustanowił. Nie wiem, czy jesteście świadomi, jak dzisiaj wygląda obrzęd święceń biskupich w kościołach katolickich, prawda? Trzech biskupów nakłada ręce na jednego kandydata. Tak? Tak wyglądają święcenia biskupie. I właśnie w pewnym sensie jedna teoria jest taka, że to jest wzięte wprost po prostu od Żydów, a druga teoria jest taka, że jest szansa, że przynajmniej jeden z nich będzie miał ważne święcenia biskupie, więc następny biskup będzie miał ważne, że nie musimy udowadniać wszystkich trzech, że mają ważne święcenia biskupie, bo wystarczy, że tylko jeden z nich będzie miał ważne. Ale też starają się ściągać nawet od jakichś innych organizacji, żeby było dokładnie trzech, więc mają tą świadomość. Tak, ale to jest, można powiedzieć, zachowany ten pomysł, który w ludzie Bożym Izraela, w Królestwie Bożym funkcjonował, prawda? Kościół to, nawet nie jesteśmy tego świadomi, że Kościół po prostu zaimportował, bo pierwsi Żydzi, czy pierwsi chrześcijanie byli po prostu Żydami, dla nich to było normalne, prawda? Chrystus jest nowym Mojżeszem, ustanowił nowych sędziów nad ludem i ci nowi sędziowie przekazują ten urząd dalej, prawda? Dalej, tak, Maryja jest królową matką, to co mówimy, Maryja jest królową. Trzeba dodawać czasami, że matką, bo niektórzy to rozumieją, że ona jest żoną Jezusa, prawda, albo żoną Boga. Nie, jest matką króla. Tak? Więc w tym sensie jest królową matką. Tak? No znowu, a my jesteśmy dziedzicami tego królestwa. To jest wprost napisane, prawda, że jesteśmy dziedzicami królestwa. A patrząc na drugi pomysł, kiedy mówimy, że Kościół to ciało Chrystusa, znaczy no, nie nasz pomysł, prawda, tylko świętego Papa, ciało to jest hierarchicznie zorganizowany organizm. Nie jesteśmy amebą jako Kościół, prawda? Czyli taką galaretą pływającą, gdzie nie wiadomo, co jest co. Tylko Paweł mówi tak, Chrystus jest głową Kościoła, a my jesteśmy jego ciałem. No to dobrze, żeby ciało, tak patrzymy na siebie, tak, żeby ciało mogło działać, potrzebuje szkieletu, potrzebuje rdzenia kręgowego, który to wszystko trzyma w strukturze. I to można by przyrównać, to już jest moje, tak? To nie jest świętego Pawła, żeby było jasne. Można to porównać właśnie tak, że hierarchia, papież, biskupi to jest właśnie taki szkielet, który trzyma ten cały Kościół, żeby no, wyglądał jak ciało po prostu, prawda? Żeby to działało.
nerwy, przewodzące impulsy, każdy z nas ma jakąś rolę w tym ciele. Jeden taką, drugi inną, jeden mniej zaszczytną, drugi mniej zaszczytną, ale wszyscy tworzymy to ciało Chrystusowe. Nie? I popatrzcie w ten sposób. Jeżeli uznamy, że Kościół to Królestwo Boże, to ktoś działający poza legalną władzą królewską jest uzurpatorem. Jest, po prostu robi samowolkę. Tak? Po to król ustanawiał namiestnika, ustanawiał sędziów, żeby władza była sprawowana w jego imieniu. Tak? Każdy namiestnik, każdy sędzia mówi. Tak jest zresztą dzisiaj w Polsce. Sędzia mówi w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wydaje wyrok. Prawda? Nie dlatego, że ja jestem taki super i mam takie moce, tylko ja zostałem ustanowiony sędzią, sędzią tego kraju konkretnego. Prawda? I z ramienia tego kraju działa. Nie? Więc tu była podobna sytuacja. Król ustanowił władzę królewską poprzez swoich reprezentantów. I ktoś działający właśnie, nie, samodzielnie, ktoś, kto by się odwołał samodzielnie sędzią, samodzielnie zarządcą, samodzielnie gubernatorem, no to to już jest bunt przeciwko legalnej władzy królewskiej, nie? A jeśli popatrzymy na Kościół jako ciało Chrystusa, no to znowu, ciało to jest pewna hierarchiczna, zorganizowana struktura. Jeśli jakieś komórki działają niezgodnie z tą, jakby z pomysłem naturalnym tego ciała, no to najczęściej jest to po prostu nowotwór. Jeśli jakieś komórki zaczynają działać po swojemu, nie tak jak to powinno być w danym ciele. W czym często się dynamicznie rozrasta nowotwór ciała. Tak, to jest też ciekawe, nie? Że nowotwór potrafi się bardzo szybko rozrosnąć. Co wolno w kościele, tak? Czy co wolno w wierze? To takie ciekawe podejście, tak? Podejście francuskie. Wolno robić wszystko z wyjątkiem tego, co jest zakazane. Montesquieu, tak? Tak, podejście niemieckie. Nie wolno robić nic z wyjątkiem tych rzeczy, na które jest wyraźne pozwolenie. No, Bismarck, tak. Na przykład, tak? To bardziej taki niemiecki nawet. Włoskie. Wolno robić wszystko, szczególnie to, co jest zakazane. Tak? I rosyjskie? Nie wolno robić niczego, nawet tego, co jest dozwolone. Tak? Bo jak coś zrobisz, to cię zaraz ktoś tam skasuje, nie? To takie podejście bezpieczeństwo przede wszystkim. Tak, tak. Są takie pomysły. Niektórzy ludzie, zwłaszcza tacy, którzy mają jakieś problemy ze skrupułami, prawda, mają ciągle problem. Co ja mogę zrobić? Tak? Ile mogę? I czy tu już będzie grzech, czy tu jeszcze nie będzie grzech? I tak dalej, nie? Oczywiście Kościół raczej proponuje podejście francuskie. Tak? Taką właśnie myśl. Jesteś wolny. Jesteś wolnym człowiekiem, masz rozum i wolę i masz prawo, obowiązek wręcz wybierać dobro. Tak? I dlatego Bóg pokazuje, to jest dobro, to jest zło. Niektóre rzeczy są zakazane w tym sensie, że Bóg pokazuje, to jest zło i nie powinieneś tego wybierać. Ale jesteś osobą wolną i Bóg mówi, kładę przed tobą życie i śmierć. Wybieraj życie, ale możesz też wybrać śmierć, prawda? Podejście niemieckie raczej, można powiedzieć, w dzisiejszym prawie stosujemy do urzędu. Tak? Czyli w zasadzie urzędnik powinien robić tylko to, na co ma wyraźne pozwolenie. Nie powinien wykraczać poza swoje kompetencje. Taka ciekawostka z prawa cywilnego, że tak powiem, nie? No ale teraz właśnie, kiedy być posłusznym przełożonym? No bo okej, mogę wszystko, bo jestem wolny, ale i na przykład na spowiedzi pójdę do proboszcza o czymś porozmawiać, czy właśnie jakiś mój kierownik duchowy, mój jakiś mentor coś powie, że powinienem coś zrobić tak. Rozpoznajemy jakąś, prawda, sytuację i dostaję taką zachętę, można polecenie, że coś powinienem robić tak. Jak ja powinienem do tego się ustosunkować? To jest w sumie takie jedno z najprostszych pomysłów, tak? Czyli przede wszystkim, czy to, co powinienem zrobić, tak? To polecenie, które zostało mi wydane, czy mogę je zakwalifikować, że to jest coś złego, czy coś niezłego, czyli dobrego albo przynajmniej neutralnego. Nie? Jeśli mój przełożony nakazuje mi zrobić coś, co odczuwam, że to jest złe, nakazuje mi popełnić grzech, prawda? Przestępstwo, ukraść, nie? Coś w tym stylu. To choćby był moim przełożonym, nie ma prawa mi tego nakazać. Tak? I teraz tu jeszcze w zakresie i poza zakresem, że tak powiem, no, władzy, kompetencji. Można powiedzieć, proboszcz, w zakresie kompetencji proboszcza jest liturgia na przykład. Tak? Jeśli mój proboszcz by mi kazał w czasie liturgii nago tańczyć, to jest w zakresie jego kompetencji. On ma sprawować pieczę nad liturgią, prawda? Ale ja mogę powiedzieć, nie, to jest złe. Nie mogę tego zrobić. Mimo, że mój przełożony wydał mi takie polecenie, prawda? Więc jeśli coś jest złe,
nie powinniśmy w ogóle być posłuszni takiemu poleceniu, prawda? Jeśli ktoś nam nakazuje grzech. Czy to w zakresie, czy poza zakresem swoich kompetencji. Bo teraz, poza zakresem swoich kompetencji, gdyby mój proboszcz powiedział mi: słuchaj, chciałbym, żebyś zapuścił brodę. To jest poza zakresem kompetencji biskupa, prawda? Bo to jest żadna kwestia wiary, moralności, czy cokolwiek, nie? Może proboszcz lubi brodatych służących domszy i wolałby, żeby to sami tacy poważni mężczyźni z brodami byli służący domszy, nie? Na tej zasadzie. Mało istotne. To jest poza zakresem jego kompetencji. Więc mogę powiedzieć, przepraszam cię, że proboszcz, ale mi broda tak słabo rośnie, że to będzie jeszcze gorzej wyglądało, niż w ogóle nie mam zamiaru, prawda, zapuszczać brody, nie? Nie muszę się słuchać takiego polecenia. Ale uwaga, mogę się posłuchać takiego polecenia, bo to nie jest coś złego, prawda? Mogę stwierdzić, w sumie trochę głupie, nie bardzo wiem, o co chodzi, prawda? Ale, że tak powiem, poćwiczę swoją pokorę i będę posłuszny temu poleceniu, chociaż nie do końca rozumiem. Może proboszcz się rozprasza, prawda, cokolwiek, bo ktoś ma, nie wiem, szramę na twarzy i proboszcza to rozprasza, bo widzi takiego ministranta, który ma szramę. Jakby zapuścił brodę, to by mi to nie przeszkadzało, nie? Mogą być tysiące różnych powodów. Ja nawet nie muszę znać tych powodów. Jeśli to nie jest coś złego, mogę się zdecydować być posłusznym w tym momencie. Nie mam obowiązku, tak? Ale mogę stwierdzić, okej, może to jest jakieś dla mnie ćwiczenie pokory, prawda? Coś, co mnie zbuduje w mojej miłości do bliźnich, w poszukiwaniu prawdy, w byciu właśnie, w poczuciu tego, że jestem kimś postawionym pod władzą. Nie jestem zupełnie niezależny. Nawet w takiej drobnej kwestii jestem kimś, kto jest postawiony pod władzą i mogę tak uszanować tą prośbę w zasadzie, bo to nie można mówić w tym momencie o poleceniu, nawet tak, bo to jest poza zakresem kompetencji. No i ostatnie, prawda, szanuj przyrodzonego swego, możesz mieć gorszego, szanuj papieża swego, możesz mieć gorszego, szanuj proboszcza swego, możesz mieć gorszego. Myślę, że nie jeden z nas przeżył taką sytuację, nie? Więc naprawdę, jak ktoś mówi, że już gorzej być nie może, to zawsze może być gorzej, nie? Więc szanuj przyrodzonego swego, możesz mieć gorszego.